Słowa Ewangelii według świętego Marka. Uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili o Jezusie: ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy Jezus przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: jak może szatan wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. Jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem: ma ducha nieczystego. Czy wątpliwości wierze są czymś złym? Nie. Można mieć wątpliwości, przecież to naturalne, że każdy zdolny do samodzielnego myślenia próbuje zrozumieć rzeczywistość, w której żyje. Wątpliwości, które prowadzą do poszukiwania prawdy, są moralnie dobre. Wątpliwości, które prowadzą do porzucenia prawdy, do odejścia od niej, są moralnie złe. A zatem wartość wątpliwościom nadaje to, co my sami zrobimy w chwili zwątpienia. Czy będziemy szukać prawdy, czy poddamy się zniechęceniu i apostazji? Wiara najbardziej pogłębia się wtedy, gdy ogarniają nas wątpliwości, które mobilizują nas do podjęcia wysiłku intelektualnego, do poznania prawdy i jej przyjęcia. Wielu świętych przeszło przez kryzys wiary w swoim życiu. Każdy kryzys jest ogromną szansą do pójścia naprzód mocniejszym. Uczeni w piśmie z dzisiejszej dobrej nowiny nie wykorzystali swojej szansy. Wątpliwości nie doprowadziły ich do poznania prawdy, ale do jej odrzucenia. Boga prawdziwego nazwali Belzebubem, a wiarę dali bożkowi, którego sami sobie wymyślili. Kreaturze Boga, idolowi, wprawdzie nie wystruganego z gliny, drewna czy metalu, ale wystruganego z własnych fantazji i iluzorycznych wyobrażeń. Jeśli wpadam w pułapkę zaciemnienia umysłu, wtedy tym bardziej muszę się zdać na mądrość Kościoła, tej wspólnoty, która trwa już 2000 lat i którą przez te 20 stuleci tworzyli ludzie znacznie mądrzejsi ode mnie, zdolni wyraźniej usłyszeć głos Boga. Bycie we wspólnocie osadza się na zaufaniu jednych do drugich. Ufam Bogu, przyjmując za prawdziwe każde Jego słowo. Ufam Kościołowi, uznając Jego autorytet w nauczaniu. I ta moja ufność daje mi poczucie bezpieczeństwa pomimo tylu zagłuszaczy prawdy, siewców subiektywizmu i iluzjonistów mroku. Zaufajmy Bogu i dajmy się prowadzić Jego Słowu, stale żyjącemu w Kościele.